Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord. Katarczycy od nas to tutaj opuścili, natomiast co zrobimy? Poczekamy, aż oni nas zaatakują. Tu jeszcze troszeczkę jedzenia jest, ale mało. O, już zaatakowali nas. Wiecie co? Chciałem się przebijać i bronić, ale to chyba nie będzie potrzebne, zobaczcie na to. Ja po prostu w nich wlecę teraz. 900 na 660. Ładnie ich teraz rozgromimy. No i cóż. Jak to już odbiję, Konstantynopola raczej nie wezmę w takiej w takiej opcji, jakiej mam teraz. Za mało żołnierzy. Potrzebujemy chwilę odpoczynku, więc ja bym dążył do jednak pokoju. Od rozbudowania swoich złości, zadbania o nie. Podejdźmy bardziej, łuczników ustawmy bardzo szeroko. Wy tu. Ze mną. Dobrze. Piechota zaś stanie tam. Oj, tam zaraz stracą wszystkich. Dobrze, wy też do ataku. Piechota, łucznicy. Dobrze. I myk. Oj, tu jest problem. Bo mi piechota wbija się w łuczników. Ale damy radę. Pomożemy im szybko. Tak, już ich wybijamy. Kolejny. I kolejny. Ale no, strat trochę było. O, siema. Dostał. Teraz trochę mieczem jednoręcznym. O, ups, żeby nie zlecieć tylko z konia. Dobra, co? Kurde, jednak zleciałem. Jeszcze ten mnie gonił. Dobra, ale nasi to już sobie kilka sekund dobiją. Myślę, że 10 sekund i mamy to. Chyba, że tam kogoś będą gonić zaraz, jakoś bardziej. Zwycięstwo jest, ale 290 straty i tak duże. W związku z tym liczę, że nasi będą chcieli podpisać pokój. Wtedy nawet, wiecie, wyszłoby od nich, od nas, jak wygląda teraz rozkład sił. Wciąż niby mają, o, nasi gdzieś myślą o tym, żeby już coś takiego zrobić. Natomiast ja jeszcze będę ich trzymał, nie sprzedaję tych jeńców. Go to dungeon, manage prisoners, teraz tak. Wszystkich jeńców biorę, oprócz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Teraz tak. Sprzedajemy. Zarządzamy miastem. Czy to jeszcze buduje? 15 dni. Nie, na razie podbudujmy trochę wpływy. Niech tutaj się porobi. Eskortowanie. Tutaj nie mam żadnych ludzi, których nie mogę. Dobra, 400 wciąż mam. Ruszymy pod Konstantynopol. Możliwe, że wezmę w sumie Konstantynopol. Na pewno głodem mógłbym to zrobić. I trochę przegłodzić Konstantynopol trzeba będzie. Zobaczymy. Ta wioska jest do splądrowania. Lutelsów bym fajnie też trzasnął, ale nie da rady.
Exorcism by Deserters. Poczekamy na nich, ale się zdziwią. 500 ludzi będzie czekać na tych deserterów. Idą, idą, patrzcie. Wykorzystali wojnę i zaatakowali moich ludzi w wioskach. Nie ma to. Quest zrobiony. Zatrzymaj. Nie potrzebujemy tych pieniędzy. Dobrze. I jedziemy dalej. Trzy i pół, 3,6. Dobra, damy im jeszcze kawałek wyjść. I ruszamy w nich. Bo szybciej idziemy niż oni. Tylko czy jak dojdę zanim oni wejdą na ferry? Mam ich. Mam ich, ale w tej proporcji po prostu zrobię to w ten sposób. Kolejni leżą. Konstantynopol ma jeszcze jedzenie. Spalmy tę wioskę. Wiecie co? Nie spalmy tej wioski. Oni mają pięciu... Nie, muszę. Nie zrobię oblężenia. Bo mi się zaraz influence skończy. Tak. To niedobrze. Oczywiście, pokój. Jeszcze tyle zapłacą? No i pięknie. Pięknie to wyszło. O, to właśnie chodziło. Zobaczcie, 1900 już. Oj, po nich. Stali naprawdę rozbici. Całkowicie. Moi powinni teraz wykorzystać ten czas. I na odbudowę. Ja ruszę tutaj. Rzeczywiście. A może powinienem poszukać żony wśród Greków? To nie byłoby głupie. Wiecie, pokój. Powiedzmy, że ten pokój byłby właśnie tym małżeństwem teraz zrealizowany. Poczekajcie. Czy ty masz jakąś córkę? Masz dużo dzieci. Ja bym z tobą, Basileus, pogadał. Popłynę do Konstantynopola. Chodźmy tutaj. Moje łodzie w ogóle stąd, bo chyba mam tu, przeniosę do Nyfaon, albo mam je tam. Zobaczymy. Na razie po prostu zapłacę, żeby przekroczyć. Tu jest kasiorka, ładnie już. Pencross, 9000. Dużo. Idź do twierdzy. Nie przepadają za mną, ale z tobą nawet całkiem. Very well. What do you propose? Leni. Czekajcie, bo się trochę zacięło. 21 lat ma twoja córka Eleni. I męża nie ma. Dobra, gdzie znajdę Eleni je sobie? Kotiu. Czyli gdzie? To nie mówcie, że to jest to miasto tam na samym dole. Czekajcie. Sprawdzimy to. Tylko niech się to zapisze. Teraz tak. Nie. No zaraz, czy ja nie kliknąłem, żeby to zaznaczyć? Tu, dobra, widzę. Przy tej wiosce jest ona. Mam 80 jeńców. Sprzedamy Greków w greckich miastach. Czemu nie? Space Vendor. Jesteś Persem. Weźmy ciebie.
Mi się przydasz, bo ja też potrzebuję teraz nowego handlarza. Ale czekaj, Spice Vendora, ale ty skilli nie miałaś. Jak na Spice Vendora właśnie, to było dziwne. 8000. Droga wyprawa. Się okaże, że ona już tutaj jest, w środku. Jakoś, jakimś cudem się minęliśmy, to się wkurzę. Greków, ale nie potrzebuję. Nie też nic. Tutaj Julien to moi. Tak. Rall Uprising, trzeba ich dorwać. Utman, Break School zdobył level. Dobrze, Utman. Biorę to. Biorę to. No chodź tu. Zdobyłeś poziom, tak? Tu jesteś. Zarządzanko damy, damy tobie jeszcze. Filipe, Filipe, Filipe. Dobra. Trzeba tutaj przejechać jednak. I będziemy siedzieć w tym Konstantynopolu. Może przyjedzie. Very well. What do you propose? Dobra. To ja jeszcze skorzystam z czasu. Wejdziemy do kowala. Poczekam chwilę. Nowe części odblokujemy sobie. Ale jej nie widzę, absolutnie jej nie widzę. A nie mam moda dyplomacji, żeby wysyłać listy. Basileos tutaj był. Nie do portu. Tylko Smith. Smelt. Dekoracyjny miecz. Teraz musimy chwilę odpocząć. Niech ona się pojawi. Jeszcze chwileczkę. Dalej nic. Dobra, zaraz zobaczymy, gdzie ona może być. Ostatni raz widziana w Konstantynopolu. Czyli ona może biegać gdzieś tutaj dookoła i to pokazuje, że niby Konstantynopol, tak mi się wydaje, bo jej tu nie ma. Albo się ukrywa. Wie, co chce zrobić. Jeszcze chwilę poczekamy. Zobaczymy, czy ktoś tu wjedzie, czy nie. Dobra, jedzenie im się kończy, aczkolwiek... stop! Eleni. Jest Eleni. Mamy to. Very well. What do you propose? Relacje poprawiłem, ale... Dlaczego nie mogę porozmawiać? O ręce jej córki. Może jednak z tobą muszę porozmawiać. Nie. Czekajcie. Basileus of Nicea. Ty jesteś władcą. Ty może władca ma w takim razie. No ma niby jakąś... Nie wiem ile dzieciaków, ale ty, wiem, że masz córkę. No właśnie. Córka ostatni raz widziana u Golden Horde? Daleko, aha, bo w Elec jest z tamtej strony.
Może ja z nią muszę porozmawiać, ale nie. Czekajcie, i go to Lord's Hall. Spróbuję osobiście jeszcze tak podejść. Eleni z Bułgarii. Oh. Very well. What do you... Very well. Dziwne. Dziwne. No to tamtej będziemy szukać chyba, nie? Niedługo. Poczekajmy jeszcze chwilę. To by było naprawdę spoko. Ewentualnie pojedziemy zaraz do Aten, do Tesaloniki i to też mogłoby być. Teraz tak, smeltujemy to, to. Wszystko właściwie, dobra. 58 punktów w kowalstwo. Widzicie co? Konstantynopolis. Wy macie port. Kupmy po prostu statki. Pojedziemy szukać żony nowej. Jeszcze 5. Kup jeszcze jeden. Dobra. Dobra, czekajcie tylko. Szukajmy home. Dobra, inaczej. Kingdoms. Co tu się dzieje? Czemu ja tego dobra nie widzę? Nie działa ta szukaj jakaś dobra. Tutaj jest tak. Tutaj jest ona. Właśnie i o nią mi chodzi. Jak się nazywa ta jej córka i gdzie jest? Eudokia. Dobra, Eudokia. Cały czas w Elec widziana. Dobra, to jedziemy do tego. Płyniemy do tego Elec. Ja tam wpłynę. Port of Elec. Płynę tam rzeką. No to płyniemy. Ale powiem wam, że Złota Horda może być teraz zagrożeniem też dla nas niedługo. Miejmy nadzieję, że ona jeszcze tam będzie. Co on to w ogóle robi? 11 tysięcy mam. Kasiorki akurat mało, więc trzeba będzie to podgonić. Ale jest na plusie cały czas. Tyle dobrze. Dobra, my sobie tam płyniemy. Przy okazji zerkniemy na mapę. Gdańsk cały czas Polski. Ryga Krzyżaków. Połock Litwy. Dobrze. Na razie tylko miasta portowe widzę, bo jestem na wodzie. Żeby wytoczyć kurs. Patrzcie jak tutaj. Płyniemy. 15k. Pytanie, czy ona tam jeszcze jest? Nie ma już jej. Nie? Eudoka.
Jedna Eudokia nie żyje, ale to nie jest ta. A druga? Byzantine Grek. Noble of the Golden Horde. Dlatego nie mogę z nimi rozmawiać, bo ona jakby należy teraz do Noble, do Złotej Hordy. Dlaczego ona przeszła? Teraz widzę, że ona należy do klanu Burkian. Więc ja chyba z nią muszę porozmawiać. Po prostu. Ostatni raz widziana w Kerch. Kerch mijałem. Ona jest teraz szlachcicem Złotej Hordy. Ciekawe. Dobra, płyniemy do Kerch. To co, ona teraz może wracać znowu tędy i tak będę biegał jak głupi. Tylko tak, jak... Czy ona przy... Jak jeżeli ona wyjdzie za mnie, to ona dołączy do nas, do mojego klanu i zmieni... To nie wiem, czy ja jest... Zobaczmy. Jak to wyjdzie teraz? No jak nie, no to wracam, bo to nie ma sensu, żeby ja tutaj, wiecie. Tu jest tak wielki połać terenu, żeby znaleźć ją tam, to będzie naprawdę ciężkie. Ogelum. Targowiste, naprawdę? Oj, przepraszam was. Jak ona szybko podróżuje, jak ona już teraz jest w Transylwanii. Dobra, wracamy do siebie. Wracamy do siebie. Może na razie tak. Kurs na nasze miasto. Kurs na nasze miasto. Albo do Aten. Popłyniemy do Aten i poszukamy tam sobie żony. W Atenach. Zastanawiam się, czy ona po prostu nie wyszła za mąż. Jej mąż nie zmarł. Dlatego ona tam jest. W Złotej Hordzie. Albo po prostu zmieniła stronę. To by było dziwne. Pokłóciła się z matką, zmieniła stronę. Znaczy ciekawe to by było. No jak już tu jesteśmy, do Konstantynopol też zajrzymy, bo może ktoś się tutaj pojawił nowy. Jest tu trochę ludzi. Wszyscy z Lakaris są. Ty nic tu nie masz. Dobra, go to port. Set sail. Płyniemy dalej. Saloniki też. I ja mam punkty do rozdania. Handel. Tak, więcej możesz nosić. I ty. Woman's Beat. Czyli musiała walczyć na turnieju, że to dostała chyba. Albo w ogóle walczy. A nie, bo ona biega ze mną chyba na nogach. Przecież nie, to nie jest ta, co biega ze mną. Dobra, nieważne. Twierdza. Lady. Ma córkę Teodorę, nazywam się Charles. Sofia. Very well. What do you propose? Ma 29 lat. Masz męża i dzieci, ale masz małych dzieci na tyle, że nie jestem w stanie nic zrobić. Ta Maria ma córkę. A ojcem jest Nikeforos. Którego tu nie ma. Oh. Czekajcie, bo jest Sofia, ma... Są dwie Marie. Very well. What do you propose? Ma 53 lata. I ta też. Well, and what do we have here? Ta 33. Would you care to tell me your good name?
O, słyszała o mnie i dobrze mnie poznać. No, ja również się cieszę. A z innej inżyniera, a nie ma żadnych skills inżyniera. To jest ciekawe. Do Aten teraz. Zobaczmy, co w Atenach piszcze. I Ateny są, przed nami są. Margaret the Black, francuska atletyka Roger. O, ciekawe. Theodora. I don't know you. Aż Theodora sama masz 45 lat. Natomiast twoja matka jeszcze żyje. Masz braci. Child. Ale nic o tym dziecku nie wiemy. W 59 się urodziłeś, a jest 67, to jeszcze nie. I co byśmy tutaj zrobili w takim razie? No nic. Chyba... Wracamy do Konstantynopola na razie. Nie. Nie do Konstantynopola, wracamy do siebie. Aha, może jednak Konstantynopol. Jeszcze jedna rzecz chcę sprawdzić. Jak to fajnie ograć. Bardzo was przepraszam, po prostu jestem... Ten katar jest straszny. Byzantine Greek. Nie. A ty? Moja siostra ma 45 lat. Ma dzieci, ale... Kurczę, no ciężko. Zróbmy to jeszcze inaczej. Może będzie łatwiej mi poszukać. Wejdźmy w dyplomację. Wejdźmy sobie tutaj. Królestwa. Albo klany. Wejdźmy w klany. I tak, mamy ciebie. I pokaż mi. Jesteś wasalem Ikhanatu. Jest wasalem Ikhanatu i masz córkę. A jego córka jest w Szwecji. Ciekawe. Jeszcze dwie żony już miała. Teraz ma trzecią. O kurde, ten to się bawi. Dobra. House of Lasgaros, to jesteś ty. No i twoja córka... Noble of the Golden Horde. No mogłem to wcześniej sprawdzić. Jakby było to tu napisane. Ty? Tutaj nic. House of Raoul. Nie bardzo. Tutaj. Córka. Theodora, Byzantine Greek. 45 lat ma twoja córka? Ty, ale ty nie masz męża. Ma 45 lat i nie ma męża. Czekaj, masz dziecko, masz męża. Dobra, nie zauważyłem tego. Okej, no to nie. No to Grecy odpadają w takim razie. Wracamy, słuchajcie, do siebie. Go to port set sail. Znajdziemy sobie coś u siebie. I będzie dobrze. Zajmiemy się swoimi ziemiami teraz. Ile mi brakuje do tego, żeby wbić kolejny poziom? Ojejku, dużo. Mam 1500. To jest niezbyt fajnie. Stąd puścimy karawanę jedną zaraz. Teraz go to tavern. O, long knife. Szkotka tutaj przyszła. Sprzedajmy jeńców. Porozmawiajmy. Niech będzie z tobą. Chcę sformować karawanę. Z lepszymi wojskami? Tak. Poszła karawana. Teraz handel. To sprzedamy. Bydło sprzedam.
Len cały sprzedam, niech będzie. To sprzedam. Starczy. Teraz tak, wejdę do kowala. Jestem przemęczony, więc nie wejdę. Czy wejdę, ale nic nie zrobię. Dobra, tutaj mamy. Kolejna rzecz, którą chcę zrobić. Dobra. Teraz tak, handel. Jest gotowe. Port. Nie. Zarządzanie miastem. Właśnie. 59 lojalności. Fairgroundsy. Niech się budują. 10 dni. Ja pojadę do swojego tutaj miasteczka, znaczy zamku. Jedźmy do zamku. Spice Vendor. O, scouting już zdobywa. Fajnie. Nie udało się. Poszukiwania. Poszukiwania się nie udały, ale coś tam, wiecie. 90 tysięcy jest. Rozwijamy swój garnizon. Hister Castle. Workshopy. Tutaj wrzućmy, niech się workshop buduje. Dobrze. I słuchajcie, moi drodzy, zróbmy tak, że tak jak ostatnio, zakończymy odcinek w tym miejscu, a ja ruszę fabułkę dalej, poszukam sobie właśnie żony, jeżeli się wydarzy jakaś wojna, bądź jakieś ważne wydarzenie, to dam wam znać, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia.